Bilet okazjonalny na Światowe Dni Młodzieży będzie funkcjonował tylko w okresie trwania Światowych Dni Młodzieży, a więc od wtorku do niedzieli, od 26 lipca do 31 lipca. Z tym biletem, który kosztuje 15 zł, będzie można podróżować wszystkimi tramwajami, wszystkimi autobusami, także nie tylko w granicach miasta Krakowa, ale także liniami aglomeracyjnymi. Będzie można się z nim przesiadać niezliczoną ilość razy. Natomiast oczywiście to, co trzeba podkreślić, jest to bilet, którego nie kasujemy. Kupujemy ten bilet, mamy przy sobie na wypadek kontroli, natomiast nie podlega on skasowaniu. Bilet będzie dostępny we wszystkich automatach Krakowskiej Karty Miejskiej, a także w automatach mobilnych zamontowanych w tramwajach, w autobusach, a także w części kiosków, m.in. zlokalizowanych w centrum miasta. Bilet można również kupić w aplikacjach mobilnych obsługujących komunikację miejską w Krakowie. Chodzi mi tutaj konkretnie o SkyCash, MPay i Mobilet. Dodatkowo współpracujemy z Małopolską Kartą Aglomeracyjną. To jest platforma, na której można kupować i bilety kolei aglomeracyjnej, i również bilety komunikacji miejskiej w Krakowie. Dzięki temu ten bilet na Światowe Dni Młodzieży można kupować w aplikacji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, w tak zwanej IMCE, a także w automatach stacjonarnych Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. To są 22 urządzenia na terenie aglomeracji krakowskiej.